cóż to? Regularność? No tak, pojawiła się wreszcie. Zawsze była regularność, raz na 3, czasem 4 tygodnie. Ale teraz miejmy nadzieję, że będzie co tydzień. Tutaj oczywiście maszynista Antoni. Witam serdecznie w następnym materiale. No już chyba domyślacie się, czym dzisiaj pojedziemy. Pojedziemy sobie lokomotywą SM42. No, nasza pierwsza manewrówka. W ogóle pierwszy lok jednokabinowy, jakim sobie pojedziemy. No oczywiście my najpierw musimy zrobić manewry podwyjazdowe i dopiero potem ruszymy z pociągiem. A na razie sobie ją uruchommy. Załączamy baterię. A przecież najpierw nawrotnik. Teraz możemy uruchomić baterię. Pompa oleju uruchomiona. Pompa paliwa zresztą też. Tu możemy sobie spojrzeć, że nam ciśnienie oleju wzrasta. Woda się jeszcze nie grzeje, to za chwileczkę. No dobrze, możemy uruchomić. I poszło. Stonka nie zostawia raczej za dużego zadymienia przy uruchamianiu. Jeden raz puści czarny obłok i się na tym kończy. To nie jest jak Fiat, że słup dymu po prostu leci i wszyscy ludzie się ratujcie. Czuwak, to jest czuwak pasywny niestety, to trochę utrudnia. Dobra, TB1. Dobra, ogrzewanie. Podgrzewacz wody, żeby nam się woda w obiegu trochę zagrzała. Luzujemy. Dobra, napełnianie brzmieniowe. Fale robimy. Dobra. Koniec. No to możemy rozpocząć manewry. Aha, trainer P1 w większości stonek w maszynie. Oj. A. Zapomniałem. Hamulec ręczny. Radio. Kanał trzeci, jak dobrze pamiętam. Jedziemy. Ogólnie widzicie, że to jest zmodernizowana kabina, po prostu lekko przerobiona. Znaczy w zasadzie praktycznie jak oryginalna, ale została ona po prostu odnowiona. Troszkę ładniej wygląda, widać, że jest bardziej jak świetności, chociaż no, jakaś elektronika już została dodana, więc pewne modyfikacje widzimy. Radio, telefon pięknie odnowiony. Dobrze, jesteśmy już pod wyjazdowym. Zapalimy sobie sygnał PC1, bo stąd zaczniemy prowadzić nasz pociąg. Wcześniej robiliśmy tylko manewry ze składem. Wjeżdżam. Okej, przejdźmy się na tył. Nie jest on za długi. Mamy na haku, czekajcie, 5 wagonów zaledwie. Bardzo krótki. Końcówki może założyć, by wypadało. Dobra, jesteśmy już prawidłowo oznakowani. No to zobaczymy się w takim razie, jak będzie podany sygnał zezwalający na wyjazd. O. No to jest. Jedziemy. To nie do nas, spokojnie. Dzisiaj jedziemy towarem. Aha. Zima w Polsce, można by tu tytułować. A tutaj Rumun wygaszony czeka na tą służbę. Na S10 jedziemy oczywiście. Okej, tu jakiś Regio wjeżdża. No bo jesteśmy z Kościeliszewa Zachodniego. Tu przebudowana wersja SU42. Stonka, tylko że z prądnicą grzewczą. No i z pociągiem regionalnym.
przewozów regionalnych. Aha. No i wyjeżdżamy na naszą linię. Jesteśmy teraz na łącznicy, którą dojedziemy do posterunku od Gęźnego Janiszew Most i tam wyjdziemy na naszą linię. Okej. No i wyjeżdżamy spod sieci. No i po raz pierwszy dzisiaj jedziemy na warunkach zimowych, ale o nich będzie w następnym odcinku tak najbardziej powiedziane. Tak czy inaczej. Czym jest, powiedzmy sobie może w zasadzie, co to za lokomotywa, o co chodzi z jej oznaczeniami. Jest to lokomotywa SM42, oznaczenie czyli spalinowa, manewrowa, układ osi B0-B0, czyli 482 wózki zgrupowane. O przekładni elektrycznej z możliwością sterowania wielokrotnego z prędkości konstrukcyjnej 90 km na godzinę. Wyprodukowana, pierwszy egzemplarz został wyprodukowany, jak dobrze pamiętam, w 1962 przez Fablok w Chrzanowie. Były produkowane kilkanaście lat chyba nawet były, jak dobrze pamiętam. Jest to najpopularniejsza seria manewrówek w Polsce. Większość trafiła do PKP, część trafiła na zakłady, na których były zwłaszcza potrzebne, bo w ruchu manewrowym powoli wypierano parowozy i zastępowano je taborem spalinowym. Była ona bardzo, dosłownie był to hit Fabloku, bo średnio według wielu udanej SM31 i zarazem pierwsza taka powszechniejsza, cięższa lokomotywa spalinowa. No i wjeżdżamy na posterunek Janiszew Most. Sygnał jazda z prędkością nie większą niż 60 na godzinę, następna maksymalna dozwolona i jedziemy po torze lewym. Już tłumaczę, dlatego że tylko na torze lewym jest działająca zwrotnica, żeby zjechać na któryś jeden z torów głównych dodatkowych na stacji Puszczy Orzechowskiej. No dobrze. Teraz sobie w takim razie możemy się rozpędzić, mamy już sygnał PC2. No to może teraz powiem, czym w zasadzie będziemy się dzisiaj zajmować. Mianowicie pojedziemy sobie dzisiaj, jedziemy dzisiaj z pociągiem towarowym zdawczym relacji Janiszew Towarowy, Puszcza Orzechowska. Czemu w ogóle tam jedziemy? Przecież ta stacja jest już nieczynna i pogrążona w ruinie. No bo jest tam zjazd na bocznicę wojskową, na którą się jedziemy z zaopatrzeniem. Mamy na Kraku wagony GAX, GBS. W nich jest zaopatrzenie żywnościowe. Jedziemy z wagonami wyładowanymi zbożem. Pierwszą stronę podejmujemy skład ładowny, natomiast w drugą próżny z innymi krytymi wagonami towarowymi. No i właśnie, dzisiaj będzie troszeczkę o jazdach, o jeździe manewrowej na bocznicach i ogólnie o manewrach ze składami, co nie? Tak więc my się już zobaczymy na miejscu. Może tam mam jedną widokówkę ze szlaku Puszczy. No i już prawie dotarliśmy. Widać unieważnione tarcze ostrzegawcze.
normalnie powinniśmy to zignorować, natomiast jako że wiemy, że na tej stacji będziemy zjeżdżać na bocznicę, no to musimy sobie powoli zacząć hamować, albo chociażby już się do tego szykować. Niech się chociażby toczy ta wspomka, sama sobie troszkę wyhamuje. A, co do tych lokomotyw, warto wspomnieć, że one posiadają coś takiego jak czubak pasywny. Normalny chyba aktywny, będzie się uruchamiać co minutę, jak po prostu jak jedziemy. No to pasywny uruchamia się również jak stoimy, w zasadzie jak jest bateria załączona, to po prostu się uruchamia co minutę. Przypuszczam, że to z faktu manewrowego przeznaczenia tego lokomotywu. I tego, że nie jest się cały czas w ruchu, ale maszynista powinien cały czas być skupiony, skoncentrowany. Okej, hamujemy. Musimy sobie stanąć przed zwrotnicą. I wjechać naszym pociągiem na jeden z torów głównych, dodatkowych. Tutaj mamy zwrotnicę ręczną, również mamy informację, że te dwa czerwone paski oznaczają, że obsługuje ją drużyna manewrowa. I wracamy do naszego lokomotywu. Czekajcie, tam coś... A, jazda równoległa. Jest równoległa. No tak, w sumie jazda równoległa. My zjeżdżamy naszym pociągiem na torków dodatkowy i tam będziemy rozpoczynali manewry. Dobrze, stąd rozpoczniemy manewry. Mamy sygnał TB1. Natomiast powinniśmy jeszcze cofnąć, przestawić zwrotnicę. Gdyby jednak coś po tym torze jechało, to żeby nie doszło do rozprucia. No i będziemy wykonywać manewry. Mam jeszcze gwizdek lekko. No a tutaj oczywiście maszynista musi sam pilnować drogi przebiegu i to na niego spada odpowiedzialność, aby nie zjechać na których zamkniętych torów, nie doprowadzić w konsekwencji do wykolejenia albo wbicia się w chaszcze lokomotywą. Okej. Objechaliśmy. Wiem, że tutaj brakuje dekoracji, aczkolwiek to jest jakiś błąd scenerii, no przykro. Będzie chwila łysa na kwarku. Widzimy, tam mamy kilka torów, one służą do wykonania oblotu. Gdyż będziemy musieli się zapiąć na tył naszego składu, no i będziemy spychać wagony. Teraz się odpinamy. Włączamy sobie tylny sygnał. I wykonujemy oblot. To oczywiście pokaże te manewry mocno poucinane. Przykład pilny ułożenia zwrotnicy, bo się będziesz pan tłumaczyć.
i teraz się będziemy zapinać pod skład od drugiej strony. No właśnie. Ważna cecha w ogóle manewrówek. Już pierwsza jedna kabina. Wygodnie można się zmienić kierunek jazdy. Bardzo często robię na manewrach. I dobra widoczność. Wszędziemy szyby. Na SM41 starszej o wiele. Trochę starszej. Albo SM41 lub SM30 mamy tych szyb jeszcze więcej. Po prostu jest to naprawdę najlepsza widoczność moim zdaniem. Chociaż na słońce też powiedzmy, no na przód nie ma, ale w boki i w tył również jest całkiem fajnie. Przód jest dosyć słaba. Dociskamy. No i teraz będziemy spychać. Będziemy spychać wagony. To pchamy. W tym momencie zahamować skład. Pocisnąłem to zbyt te słonkę i wepchnąć wagony na tor, na który ułożony jest przepływ, na który ułożona jest zwrotnica. No a następnie zabrać stojącą tutaj luzem grupę wagonów i zawieźć ją z powrotem do Janiszewa towarowego, żeby go nie przekroczyły z drugiej strony. Teraz w takim razie jedziemy po partię pustych wagonów do zabrania. No i manewrujemy z powrotem na stację. Teraz wykonujemy manewry z powrotem na stację i tam sobie zakończymy odcinek, ponieważ jakby nie ma sensu. Drugiej jazda, jeszcze szlak bardziej ten, co się w przednich odcinkach z tej scenerii uczył, to zobaczyć. Ok, w porządku, nadal prowadzimy manewry. Wjeżdżamy w stację, semafor unieważniony, mijamy i jedziemy aż do zwrotnicy. Teraz powinniśmy wrócić z pociągiem zdawczym w odwrotnej relacji. Aczkolwiek nie będziemy tego robić, ponieważ po prostu nie chcę już was nudzić, a poza tym nie mam czasu. Już zobaczyliście, jak to wygląda i myślę, że wystarczy. Taka demonstracja na odcinkach powinna starczyć. No, nawet teraz śnieg przecież. Tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia. Z dużym prawdopodobieństwem znowu za tydzień. Trzymajcie się i cześć.